Krąg białej podkładki. Coś pięknego. W wielu środowiskach harcerskich, jak później tego doświadczałem, słyszałem, podróżując po kraju, spotykając się z wieloma ludźmi, przez wiele lat funkcjonowało takie przeświadczenie, można go mitem chyba nazwać, że jest kilka środowisk harcerskich w Polsce, które są takimi ideałami, takimi wyznacznikami tego, jak harcerstwo powinno wyglądać, i od nich można się wszystkiego nauczyć. No i tam się u nas tak mówiło, że właśnie to harcerstwo krakowskie to jest jedyne takie prawdziwe, gdzie warto patrzeć, uczyć się, podglądać ich i starać się robić podobnie. Z czasem równie wysoko zacząłem oceniać i harcerstwo kieleckie i bardzo dużo środowisk w Warszawie i nie tylko. No ale taka legenda tam u nas chodziła, że tylko od krakusów się można uczyć, więc kiedy miałem okazję spotkać się w końcu z kręgiem białej podkładki, a wiedziałem, że korzenie KBP, jakby nie patrzeć, są krakowskie, no to już jakby z definicji, od pierwszego spojrzenia się patrzyło na to, jak w obrazek. A potem życie weryfikowało to w sposób dla zaskoczenia pozytywny. Czyli to były Sucharzaki, twoje pierwsze spotkanie, tak? No pierwsze spotkanie, wspominałem wcześniej, to było to Załęcze, co sobie właśnie byłem łaskaw przypomnieć. Na 86 rok. Być może. Musiałbym szukać w zdjęciach, bo to, jak ci mówiłem wcześniej, to jest dla mnie taki kalendarz, który wszystko pokazuje. Natomiast w pełni z kręgiem oczywiście w Bieszczadach się spotkałem. Z wszystkimi, no może nie z wszystkimi, bo to wiele osób zniknęło, jak potem się dowiedziałem, zajęli się własnym życiem. No, prawo życia. Ale z większością ludzi z kręgu się spotkałem w Suchych Rzekach. Miałem okazję doświadczać ich na wielu płaszczyznach. Przywództwo Bogdana Jarka Sławka jest jasne, ale kogo pamiętasz, kto był komendantem kręgu wtedy? Albo inaczej, kogo pamiętasz jako z takich osób, zadaniowców, którzy jak obozny, prawda, kto trzymał to w garści? Masz jakieś takie osoby, które pamiętasz? Słuchaj, no przecież krąg tych największych osobistości i osobowości był dość dla mnie wąski. Nie chciałbym nikogo urazić, ale każdy tam miał osobowość bez dwóch zdań, nie byle jaką, nie tuzinkową. Natomiast no, były te gwiazdy, które przytłaczały swoim światłem. No dobrze, a Boguś Kopeć, pamiętasz Bogusia Kopcia? Boguś Kopeć, tak, oczywiście, że go pamiętam, tylko teraz nie wiem, czy będę go dobrze kojarzył, że on ciągnął też tę bazę harcerską pod Krakowem, tak? Tak, zgadza się. Tak. I spał zawsze na obozach i obsługiwał. Chwała Bogu, że go nie pomieszałem z Jurek innym. Kwinta? Nie miałem okazji poznać, aczkolwiek wiele się o nim słyszało. Adam Mazur. No oczywiście, że tak. Adam Mazur prowadził pod obóz równolegle z moim słupkiem w Suchych Rzekach na Półeczce. No nie widzieliśmy się od tego czasu. Ewa Styczeń. Tę osobę, tak, dobrze pamiętam, ty chyba też troszkę. Poetycki duch, który też ubawiał tam te suche rzeki. Ewa też bardzo wiele wnosiła, pamiętam, do PZHS-ów, do tej właśnie części artystycznej. Tak, to też jest jeden z tych dobrych aniołów, które w Suchych Rzekach swoje talenty rozwijały. Kto jeszcze? Kogo jeszcze byś wymienił? Kogo pamiętasz? Wiesz, ja, który byłem z doskoku, dojeżdżałem z końca świata, nie miałem okazji pobyć z wszystkimi. Boję się, że pominę bardzo istotne osoby, no ale ja się skupiam na tych gwiazdach. Renata na tobie, Kaczyńska, na Bogusiu, na Bogdanie, na Bogusiu Hajduku. Tak? O, Bogusiu Hajduku. Przecież on tam też przy Kornasach, przed Kornasami funkcjonował bardzo dzielnie, trzymając Suche Rzeki. Jarek, tak, Sławek, no to są dla mnie te najjaśniejsze gwiazdy, no bo z nimi najczęściej miałem do czynienia. Encysia Renata Kaczyńska. Cysia, sympatyczna, młoda, kochana harcereczka z Lęborka, z Siódemki Lęborskiej. Fantastyczna drużyna. Więc Cysia też była taką fantastyczną osobą, takim żywym duchem, który wiele ognia i ciepła tam w nasze to słupskie środowisko wnosił.
Ja wtedy jeszcze nie wiedziałem, jak duże miejsce zajmują w jej harcerskim życiu Bieszczady i Kron Białej Podkładki. Aczkolwiek z czasem tak. Oczywiście. Encysia też była takim duchem artystycznym. Ja mówię w takim czasie przeszłym, ale to wcale nie znaczy, że ci ludzie odeszli, tylko z punktu widzenia dzisiaj wstecz. Duch artystyczny troszeczkę może bujający w obłokach, jak to się wtedy odczuwało, ale bez wątpienia też dający popchnięcie do działania się całemu środowisku. Nie tylko jej Lęborskiemu, Słupskiemu. Małgosia Jakubowska. Wola Michowa. A to już taka dusza też oczywiście poetycka, aczkolwiek też ją czułem tak bardzo racjonalnie, stąpająca twardo po ziemi i co? Nadająca ramy różnym przedsięwzięciom, które i jako krąg, i jako wspólnota bieszczadzka prowadziliśmy. Czyli całe środowisko warszawskie. No Danusia Rozner, która też manifestowała związki z kręgiem, ale bardziej w tej przestrzeni wielkich ludzi, artystów, których Bogdan gromadził wokół siebie, ona stanowiła jakoś samą w sobie, prawda? Duchna legenda. Tak. I dzisiaj wiemy, że to określenie wcale nie było na wyrost. Wtedy zaczynała być legendą, dzisiaj do legendy przeszła. Piękna legenda. Ona mi dała wiele lekcji życia i to takich, które się pamięta. I to nie lekcji źle zrozumianych, typu klaps w dupę, bo źle robisz to musisz inaczej robić. Wręcz przeciwnie, ona czasami no, z głupia franc, ni stąd, ni zowąd potrafiła wygłosić jakąś złotą myśl, która w pierwszej chwili może przeleciała przez uszy, a potem wracała i się ukorzeniała. Pamiętam, jak mi kiedyś mówiła, że pamiętaj. Masz się uczyć i nie patrz nigdy na wiek, czy ktoś jest dużo starszy, dużo młodszy. Ucz się zawsze od mądrzejszych, umiej tę mądrość znaleźć i w młodym, i w starym. Ja też tak robię. I te słowa mi zostały do dzisiaj. Fajne. Sztab Operacji Bieszczady 40 w Ustrzykach. Kojarzysz tam kogoś? No, byłem na jednym ze sztabów tam przecież. Jeden z sezonów przesiedziałem w Ustrzykach. Objeździłem z Bieszczady wtedy z Bogdanem. Robiliśmy tam gazety. Robiliśmy jakieś tam inne takie organizacyjne przedsięwzięcia. Nie wspominam tego za mocno, zbyt gorąco, bo to jednak będąc w Bieszczadach, być skazanym na siedzenie w domku, daleko od Bieszczadów, no to mnie trochę serce bolało. Deprymujące. No dobrze, ale za to perspektywa jeżdżenia w różne miejsca i poznawania także dużych Bieszczadów, no to jest też zachęcające. A Marlena Joks, bo to przecież też twoje strony ustka. No tak, tak, to była jedna też z aktywniejszych instruktorek z mojego środowiska. Była właśnie w Ustce. Ja w tej chwili już nie pamiętam, czy ona tam ciągnęła drużynę jakąś, czy funkcjonowała po prostu w drużynie. Natomiast Marlena się pojawiała bardzo często na wszystkich przedsięwzięciach naszych tam chołągwianych, czy to były polowe zbiórki harcerstwa regionalne, znaczy regionalne, chołągwiane. Czy to była Rada Harcerzy Starszych, jeśli dobrze teraz pamiętam. Pamiętam, że Marlena w pewnym momencie poczuła olbrzymią miłość do żeglarstwa. I jakby tam nasze wspólne drogi się troszkę rozeszły, bo ona no odpłynęła tak w wielki świat. No i troszkę zniknęła z tego firmamentu wydarzeń słupskich. I potem wróciła do Wrocławia, więc może choćby i z tego powodu. Tak, tak, tak. Okres studiów, no to już wiadomo, że przecież. A Janusz Doroszenko? Pamiętasz jeszcze takiego? No oczywiście, że go pamiętam i do dzisiaj trzymamy kontakt przecież. Słabszy może. Nie jest sąsiadem zza ściany, żeby trzymać kontakt lepiej, no ale tak, oczywiście, kolejny, że tak. Janusz Doroszenko przecież był w ekipie Adama Mazura i od tego czasu go tam dobrze pamiętam, dobrze kojarzę. Też zapalony fotograf przecież. No dobrze, ktoś jeszcze? Jeszcze ktoś mi chodził po głowie, o kogo chciałem cię zapytać, ale bo to już potem jest przejście w to młodsze pokolenie. Kiedy oddawaliście pałeczkę młodszemu pokoleniu, w sensie, powiedzmy, Bieszczadem, masz takie poczucie, że
po tobie przyszło jakieś następne pokolenie, które coś tam kreowało, a Globus na przykład, Oleg Główczewski. No pamiętam chłopaków, oczywiście. No po kolei, najpierw Globus. Globus, który mieszkał u Bogdana w Czarnej, prawda? Tak, i właśnie próbuję odgrzebać w pamięci, czy on jeszcze wcześniej w Terkozie już przy też był, też Bogdanie nie funkcjonował jako instruktor szkoły. Tak mi się coś wydaje. No, obaj panowie świetni instruktorzy. Oleg Główczewski obecnie wybitnie dziennikarz Polskiej Agencji Prasowej, tak jest, to wszystko wiemy. Zadający trudne pytania politykom. No, od tego jest i bardzo dobrze, że działa tak jak należy, a nie tam się podlizuje. Oleg Główczewski był z Tucholi. To pamiętam do dzisiaj. Tam w jakimś środowisku nieźle działał. Bardzo wcześnie, pamiętam, nawiązaliśmy kontakty jeszcze przed naszą wspólną znajomością na płaszczyźnie kręgu białej podkładki. Olkowi się kiedyś bardzo spodobał śpiewniczek, który tam z przyjacielem ze Słupska zrobiliśmy, wydaliśmy. I jakoś tam napisał do nas list, że świetny śpiewnik i on by chciał takich więcej, żeby tu w swoim środowisku rozprowadzić i coś tam. Od tego czasu jakieś tam kontakty mieliśmy, a potem na płaszczyźnie kręgu, na płaszczyźnie Terkoza. Te nasze kontakty były dużo częstsze. No i z racji Warszawy na pewno macie jakieś tam jednak incydentalne, ale możliwości kontaktu. Rzadkie, no niestety tak. Nad tym ubolewam, no bo Olek jako zabiegany dziennikarz, to ja doskonale rozumiem, tak. Bo też taką miałem przecież proweniencję. Biega lata, rozmawia, nagrywa. Nie wiem, czy on nie ma przesytu z rozmowami, może dlatego już tak mniej się spotykamy. No dobrze, Agnieszka Szyterli. No, mój Boże. Taka perełka, od dziecka przecież ją znam. No, cudowny biały aniołek. Takie cudowne dziecko Bogdana, cudowne dziecko kręgu. Dziewczyna z olbrzymim talentem. Dziewczyna z piękną, błyszczącą duszą. Nie wiem, ile to po Bogdanie, ile po całym kręgu w niej tak zostało. Bardzo poukładana, bardzo mądra, bardzo z dobrym serduszkiem. No nie, no ja już nic złego nie umiem powiedzieć, jakbym się starał nawet. Rezolutna i aktywna dziewczyna. No dobrze, to wracam do pytania, które zadałem. Czy masz poczucie, że przekazaliście pałeczkę jakiemuś kolejnemu pokoleniu, komuś, kto... Trudne pytanie, Leszku, znowu. Ja nie mam takiego poczucia, niestety. Nie mam poczucia, bo no co, krąg Bieszczadzkiej Wspólnoty jakoś się rozszedł. W pewnym momencie, myślę, że to było cezurą była śmierć Bogdana. No to chyba znacznie wcześniej. Bo złaziło się po szwach, ale ja pamiętam, że przecież tam jeszcze z pół roku wcześniej było spotkanie w lutowiskach. Jakieś tam plany były piękne, coś tam chcieliśmy wspólnie działać. Ale co chcesz powiedzieć, że to jeszcze ta pierwsza dekada 21 to roku? To był październik 2009 roku. A, no proszę. Bardzo, bardzo świeżo. Było spotkanie, na którym było tam około chyba 20 paru osób, jeśli teraz dobrze pamiętam. Mhm. No i to spotkanie wcale nie było takie, że tylko usiąść i wypić herbatę. Były konkretne pomysły. Tak, to było spotkanie w lutowiskach w październiku, z tego względu w lutowiskach, że przecież w kwietniu, pół roku wcześniej, rozebrano Suche Rzeki. Tak. Spalono raczej. No, rozebrano i spalono. Wersja oficjalna i wersja prawdziwa, tak. No to rzeczywiście ciekawy trop. Czyli w takim razie szukalibyśmy raczej kogoś, kto we współczesnym harcerstwie, w tej drugiej dekadzie, mógłby być rzecznikiem raczej tej sprawy, w ogóle tego klimatu Bieszczadów jako takich. Znajdujesz kogoś, kto ma wpływ w tej chwili na harcerstwo, kto jest jakimś takim choćby rzecznikiem sprawy? Boję się, że bardzo jestem w tej chwili odrywany od tego głównego nurtu.